Witajcie, mączki, z tej strony Dragon, w kolejnym odcinku z Hardware 4 na aplikacji Kedrodux jako Malta. Tak, jeżeli pamiętacie, to graliśmy kiedyś Maltą, ale teraz już nie jesteśmy Maltą. Więc jak wyszło, no to udało nam się, że tak powiem, pokonać tutaj przeciwności i zaczęliśmy odbudowę. W międzyczasie ja po prostu wszystko organizowałem sobie, flotę i powietrze, wojsko. No i jesteśmy w trakcie tak naprawdę możliwości już zaatakowania naszych tutaj północnych sąsiadów. Jeżeli chodzi o to, jak się nam to poradzi, no niestety, ale to jest Szwajcaria. No Szwajcaria to Szwajcaria, czyli że góry, góry i jeszcze więcej gór. No mają więcej powietrza. My akurat, ja zainwestowałem w lepsze samoloty, więc to akurat to ich powinno bardziej straszyć niż mnie. No i jest już nam możliwość tutaj wywołania wojny z nimi. Jeżeli chodzi o to, w Europie jest ich w ogóle nie ma, więc ja po prostu postanowiłem, że dołączę. No niestety znowu będziemy mieć bardzo dużo po prostu rzeczy tutaj napisane, że o, kto nam chce nam pomóc, kto nie chce nam pomóc i w ogóle. Więc tak naprawdę nie było żadnego problemu z dostaniem się tutaj. Spróbujemy sobie jak najszybciej tutaj się dostać. Jeżeli chodzi o tę armię, to ja po prostu powoli ja trenuję tutaj dywizję i powoli sobie tutaj ogarniamy. Widzę, że się nam udało jednak tutaj jednak właśnie się zdesantować, więc ej, to nie był port! Nie zdesantowaliśmy się na port! Szybko! O nie! To nie był port! Czy źle zdesantowałem? Zdesantowałem się na do miasta, a nie na port! Dobra, szybko! Okej! O, masz się los! Nie sądziłem, że tutaj się nam to. W ogóle tutaj mieliśmy wojnę, znaczy wojnę. Właśnie tutaj walczyliśmy. Ja dosłownie ukradłem flotę komuś, więc ja się to nie boję tutaj zbytnio. Więc na razie Strike Force i będziemy czekać. Jak na razie musimy poczekać sobie tutaj, żeby nasza armia doszła. I to, co chcę zrobić, to sobie po pierwsze zabezpieczyć nasze tereny. Tutaj granice, bo później oczywiście my będziemy tutaj atakować, więc chcę sobie jak najszybciej tutaj zabezpieczyć. Kurde, ciągle się powtarzam, że tak powiem, że ciągle po prostu mówię, że o, trzeba zabezpieczyć, bo trzeba zabezpieczyć. Dobra, i w międzyczasie ja się zrobię desancik w takim razie na Tripoli, więc wy możecie uciekać. A nasza armia tutaj niech powoli wchodzi. Wy możecie spróbować się tutaj wejść. No niestety część naszych dywizji będzie oczywiście, że leciała w tą właśnie na nich. No nasze dywizje już nie są takie słabe jak wcześniej. Więc hehehe. A tutaj widzę, że tak naprawdę słabo nam idzie, ale jakoś się nam udaje przebijać powoli. Więc tak. Tutaj wysyłam oczywiście na front. Nie, już mamy po prostu marynarkę. Wow! What the? Nawet nie sądziłem, że to tak szybko się mi uda zrobić. Ok, więc tak. Potrzebujemy jeszcze tak. Ilu tam jest napisane? 20 punktów. Żeby sobie to ogarnąć. Może zamiast od dołu będę szedł od góry, może wtedy lepsze statki zdobędę. Mogę jeszcze. Dobra. Submit. I teraz tereny. Więc tak, my po pierwsze zdobędziemy to, bo to jest nasz core. A resztę niech weźmie French Kingdom. Tak naprawdę Niemcy. Niemcy tutaj, że tak powiem, większość tutaj robi. A, czekajcie, czekajcie. Okej. Okay. I confirm.
I tak naprawdę my jesteśmy nadal w wojnie z Antantą, ale tak naprawdę w ogóle nas to nie obchodzi. W skrócie. Więc tak, my idziemy już na to. Oni wiedzą, co się szykuje, więc tak naprawdę no zapewne dywizje będą trzymali. Jak mówiłem, to są nasze kory. Tutaj więcej korów już nie mamy, więc mi się podoba. No i tutaj oczywiście jest problem z tym powietrzem, ale jak mówiłem, powoli będziemy ich zdejmować. To, co mógłbym jeszcze sobie ogarnąć, no to może lepsze i większa produkcja, ale jak na razie nie sądzę. Czekam tak naprawdę obecnie na Advanced Medium, żeby dostać. Tutaj, jak sami widzicie, już się nam trochę zresetowało, ale to poprzez naprawy. I tak naprawdę musimy flotę sobie jedną, to jest Strike Force, wy wrócicie sobie, bo wy jak zwykle będziecie zżerać nam dużo paliwa. A tak, to reszta zżera nieco mniej, więc nie ma problemu. W ogóle podoba mi się, że znowu robimy World Conquest, nie robiąc World Conquesta. Okej, pytanie jest, czy trochę za dużo. Jeżeli mamy szybki czas regeneracji, to możemy zawsze tak zrobić, a teraz te dywizje też idą tutaj. Więc tak, powoli się tam wszystko nam buduje, tak naprawdę najważniejsza produkcja jest ta. Ta jest drugoważna, że tak powiem, drugorzędna, drugoplanowa. A, właśnie, słowo mi zabrakło. I teraz my będziemy potrzebowali jeszcze... O, tutaj zacząłem już badanie tego. Advanced Medium już się robi i myślę, że jeszcze to zrobimy. To wiadomo, że w pewnym momencie będzie nam potrzebne, więc można porobić i my już powinniśmy robić jakiegoś czołga, ale myślę, że póki to nie dostaniemy super czołgów, to nie opłaca nam się. Tak, War Support by się nam przydał. I pytanie jest takie, jak to wygląda z powietrzem? No, niestety bombardują nas. Przydałby się ktoś, kto by tutaj przyszedł i by poprawił sytuację, tylko że jest taki problem, że nie mamy takiej armii. Tutaj powoli się przebijamy. Front zachodni tak naprawdę to wszystko zrobił. Tak naprawdę ja tutaj zostawiam, niech oni się przebijają. Oni dosłownie nie mają szans z naszą armią, więc to jest taki problem. Jakbyśmy mieli Mountaineers, może by było lepiej, ale niestety nie mamy. No, też sobie trochę grindujemy. Ile tutaj, jeżeli chodzi o to... Jesteśmy jedyni? Nie, nie jesteśmy. Mamy 6%, wow, na tych wojnach. 36 tysięcy do 62, to jest dobry wynik, dobry wynik. Okej. Ja tutaj sobie też pustuję tu tych. Możemy sobie zmienić na zmotoryzowanych, bo się to nam przyda. Trochę ciężarówek pójdzie, ale mamy ich dużo. Samoloty, powoli nam produkcja leci. Tutaj widzę, że nie mamy kolei, więc możemy wykorzystać trochę fabryk. No niestety, nie powiem, fabryki są w tworzeniu, więc to jest najgorsze. Możemy sobie podgustować je w sumie. I wtedy będzie lepiej. A tutaj sobie porobimy, że tak powiem, połączenie do portu, piątkę. I też sobie damy to na górę. I jak się to nam wybuduje, to będziemy już atakować. Akurat mamy tutaj mało czasu na to czekanie, ale możemy poczekać. A jak na razie trochę damy sobie tutaj do samolotu. W ogóle zrobiłem najlepsze właśnie carrier airframe. Właśnie te na lotniskowce. Okej, okay, więc tak. Tutaj spróbujemy sobie, żeby tutaj nas wypchnęli, znaczy nas wypchnęli, ich wypchnęli. Bo wtedy będziemy mieć trochę dywizji, wróci nam. Okej. W której frakcji byliście? Szczerze powiem. Byliście w Entencie i przyszedł ten gościu z okularami, dobra. Zapewne pokonali ich. No nie wszystkie wojny śledzą na tej
w tym playthrough, więc to nie jest jakieś mega ważne. Dobra. Ważne jest to, że możemy już kolejne medium robić. I kolejne będziemy robić już na modern, już chcę mieć modern. Bo wydaje mi się, że pójście na medium to jest taki krok przejściowy. Później można od razu pójść. Okej. Więc tak, mamy dużo dywizji. Tak naprawdę wystarczy nam 9 dywizji. A reszta idzie na nowego generała. Tak naprawdę nic nie zdobyliśmy, jeżeli chodzi o nowych generałów. To są ci, co byli poprzednio. Ciebie możemy dać na ten front. I tak się to skończyło, ale jak mówiłem, musimy najpierw sobie ogarnąć tutaj. Już powoli nam kolej się lepsza robi. Niedługo będziemy mieć piątkę. Zapewne na tym. A jeszcze nie ma. Ale chodzi o to, żeby tutaj po prostu potworzyć. Okej, okay, mało, mało. Ono się pojawia dziwnie. Nie wiem, jaki jest sens pojawienia się ich, bo oni tak naprawdę pojawiają się w dziwnym momencie. To jest piątka, dobra. Piątka to jest po prostu najlepsza kolej, jakbyście nie wiedzieli. To jest po prostu kolej, która po prostu wam bardzo, ale to bardzo ogromnej ilości dywizji może pociągnąć. Okay. Jak to wygląda tutaj? Część dywizji nie wie co robić, no to jeżeli nie wiecie co robić, no to atakujcie. Nie wiecie dalej co robić, to atakujcie. Atakujcie Zury, nie wiem, na przykład. To jest dosłownie, to jest miasto, więc to jest na szczęście, nie są góry. Chociaż ja w swoim modzie, jak robiłem takie, ten trik z własnymi, niestandardowymi, bardziej bym to określił, niestandardowymi właśnie tymi obrazami, to mogłem tam dać góry pod tym, ale lepiej nie dawać. Bo wiadomo, że ludzie wtedy się mylą. Myślę, w ogóle zachodni front też tutaj widzę, że udało mu się przebić. Okay, w ogóle jak tutaj wygląda z medalami, możemy dać jakieś medale, to zawsze bardzo chętnie rozdam medale naszym bohaterom. Bo dzięki temu po prostu mamy możliwości lepsze. I możemy lepszą doktrynkę zrobić. No na razie to tak idzie. Ok, widzę, że tutaj nasze dywizje w ogóle stoją niektóre. Tutaj możemy tak naprawdę... Mają czołgi, wow. W górach mają czołgi. Zdobyliśmy, ale tak naprawdę zgaduję, że mają jakiś perk, który daje im, że mogą mieć aż tak... No dobra, wystarczy, że jedną prowincję zdobędziemy i jest po nich. Może stolicę wreszcie wejdziecie? Nie, bo jest zapewne w górach. Tak, Hillsy to są. A możecie dać agresywny, tak, dzięki temu po prostu będą ciągle atakować i organizacja im wreszcie zejdzie. Dobra, kogo zaatakowaliście? Etiopię. Pytanie jest takie, czy my możemy? Możemy już zaatakować, bo się nam po pierwsze tam zrobił ten punkt. Dobra. W takim razie atakujemy. Macie jakieś... nie, nie macie. Dobra. Atak, atak. Zrobiłem nawet descent, nawet nie wiem po co, ale... Zaszkamy. Więc tak, więc... To jest najgorsze, bo... Ja to pamiętam z poprzedniej serii. Ta... Że tak powiem, ta strategia... To jest najprostsza strategia, żeby wygrać. To jest po prostu iść do przodu i nie martwić się, co jest za tobą. Ogólnie już możemy zrobić sobie kolejny medal. Wow. Supply consumption. To jest supply consumption na tę dywizję. To jest po prostu znakomite. Okej, więc tak, powoli tutaj przechodzimy. Tutaj jest najgorsze, bo oni się wycofują, tylko że zanim tutaj wejdziemy, to trochę mija. Więc to jest najgorsze, jeżeli chodzi o te... Nie wiem, po co oni to zrobili. Może jest jakiś, że AI miał problem, czy coś takiego. Wy jaki macie? Mega agresywny, dobra. Ja już wysłałem tych. Tak naprawdę... Wow, i jeszcze Etiopia ich
Palestina, ale wiecie o tym, że Etiopczycy, że ja też mam na was. Mogę po prostu to zrobić, boom. Okej, okay, jak to wygląda? Zostało dosłownie Bern i tyle. Dobra, desant poleciał. Desantujemy się. Ogólnie rzecz biorąc, ja muszę wrócić tu i zacząć sobie produkować tego. Bo to po prostu, jak to zacznę produkować, to będzie zmiana rozgrywki. Tylko najpierw tutaj sprawdzę, czy jeszcze coś nie mogę na to dać. I wracamy tutaj, czy... O, wow, jest... Jeszcze trzeba poczekać. To nie często się zdarza. I tak naprawdę idziemy dalej. Coś tutaj możemy? Możemy sobie advance. Więc to, co zawsze robię, czyli tak. To. I daję przynajmniej style fabryk. Więc tak, teraz powinni produkować mi więcej fabryk tych do produkcji. To mi się podoba. Bo ja potrzebuję po prostu ich. Okej, okay, idźcie już na Kair. Pytanie jest takie, czy jak pokonam ich, to będzie koniec. Będzie. W takim razie muszę się zdesantować na kilku jeszcze innych, żeby zdobyć te tereny. Bo jeżeli tego nie zrobię, to będzie słabo. Dobra, to jest... Mam jakieś kory na was? Chyba nie. Ja tak naprawdę mam trochę korów na nich, ale mam mega dużo korów tutaj, nie wiem nawet dlaczego. Okej, okay. Powoli się przebijamy, no nie powiem, to jest też Afryka, więc trzeba uważać. Tutaj się złama się, zobaczcie jak się po prostu zdesantowali na to. Kolejne dywizje. Już chyba powoli tak, to już ostatnia dywizja idzie. O, masz się los. Nie powiem, że tutaj dosłownie, ale to dosłownie nasza armia nie potrafi sobie poradzić. Teraz zreorganizujcie się, bo po pierwsze to jest słabo. Wszyscy na Bern. I już. W ogóle podoba mi się to, że dosłownie część dywizji za chwilę zostaniemy okrążeni, dlatego że część dywizji po prostu... O, co wyście zrobili? Dobra, niech te dywizje szybko tutaj się wycofają, bo dosłownie oni... Albo część tych dywizji to nawet rozkazu nie miała. Dobra. Możecie zaatakować? Nie, nie możecie. Okej. Okay. Trzymajcie te dywizje. I już. Okej, okay. Na razie niech się sobie tak wystawią. My tutaj mamy inne dywizje, więc one mogą tutaj pójść. Okej, okay, kolejni padli, więc możemy wysłać ich. I najdziwniejszy rzecz, którą widziałem, czyli te fronty. Okej, okay. No niestety czasami tak się kończy, kiedy się nie patrzy na to niektórych. Okej, okay. Tutaj się już zajmują tym. Dziwne, że nie mogę narysować tych... Oni są frakcji, no właśnie. Zajmijcie się tymi dywizjami. Okej. Okay. Naprawdę macie problemy z tym? Dobra. Ale teraz rozszerzmy nasze działanie na większą skalę. Bo potrzebujemy tutaj mieć zielone właśnie morze. Na razie sobie powstrzymamy się z tym. Spróbuję może wejść dywizjami, jeżeli mi się uda. Znaczy, uda mi się zdesantować, ale chodzi, że... chodzi mi o tak.
musimy, żeby się przynajmniej jedną prowincję przejąć. Bo później to już nie będzie problemu. Tylko jedna prowincja. Nie wiem, dlaczego wyszli z portu. Dobra. Na szczęście jest głupiej, tutaj nic nie robiło. Dobra. I się nie spodziewał Marines po środku pustyni, więc w sumie tyle. No i tak naprawdę możecie wrócić do portu. No. Jak przejęliśmy, to możemy włączyć ten front. Ok, i jak to wygląda tutaj? No trochę, że tak powiem, wyszło, ale i tak nadal jest słabo. Mamy tutaj lekkie wsparcie dosłownie. O, masz się los. Ci to nawet nie dostykają się z całym ich frontem. Nie powiem, trochę słabo to wygląda z perspektywy takiej, że dosłownie część dywizji nic nie robi. Ale tutaj powoli sobie zajmujemy. I możemy robić modern choices. Nice. Nawet zdobywamy nieco tutaj poziomów, jeżeli chodzi o to. Okej, widzę, że się ktoś zdesantował z tyłu. A, nawet nie zdesant, to jest po prostu z dywizji części. Okej, wracajcie tu. O, i oczywiście wielka wojna. Oto. No, jesteśmy tutaj w Syrii tak naprawdę. Zbytnio mnie to nie obchodzi. Chodzi o to, żeby tak naprawdę złapać tą dywizję. Ona nam trochę odcięła zapasu, ale to jest taki lekkie odcięcie, szczerze powiem. Okej, Syjam upadł. To znaczy, że Niemcy są na wprowadzeniu. To znaczy, że Japończycy nie są aż tacy mocni. Okej. Teraz jest pytanie. Czy uda mi się wreszcie ich pokonać, jeżeli po prostu będę nacierać ciągle? Może nie. Może tak. Jak na razie to ja tutaj sobie tylko włączyłem te rozkazy, może się uda ich wypchnąć. A jest to mało prawdopodobne realnie. To wygląda z samolotami tymi. Mamy 12 w zapasie. Bo to są te stare samoloty, ale nie wiem dosłownie jak tutaj włączyć, żeby się zamieniało. Znajdźmy nasz samolot nowy. A tutaj jest. Okej. Możemy też w sumie wystawić nieco naszych myśliwców. Okej, Egipt upadł, to znaczy, że cała frakcja upadła. To znaczy, że możemy skipować i zobaczyć, czy mają jakieś... mieli jakieś... statki.
Dobra. I teraz pytanie jest tak. Oczywiście, że my chcemy nasze kory. Więc wszystko, co jest naszym korem, idzie do nas. Bo w ogóle podoba mi się, że to jest kor, a nie jakiś klejm czy coś takiego. Dobra, tyle. Wy jako że i tak będziecie moimi marionetkami, znaczy marionetkami. I tak muszę was zaatakować później, więc nie jest tak, że ja tutaj coś będę jakiś dla was pomyślny. Okej, okay. Zdobyliśmy tutaj wszystko. Teraz tylko jest tak naprawdę musimy tutaj Nawet nie wiem, co trzeba zrobić, bo dosłownie co? Jak? No i mógłbym spróbować, nie wiem, odbudować kolej i spróbować, żeby tutaj po prostu było zaopatrzenie, ale dosłownie co dalej? Dobra, w takim razie wyzwalamy. Więc los Egiptu. Wyzwolimy oba kraje. Dalej, los Arabii. No, nie możemy więcej niż tyle zrobić. Los Kurdystanu. Możemy wyzwolić Kurdystan. Dlaczego Jemen? Jesteśmy w wojnie z Muskatem? A, tak, jesteśmy w wojnie z Muskatem, tak. Więc część dywizji musi tutaj pojechać. Okej, okay. Czy coś więcej jeszcze będzie? Oprócz tego, że możemy oddać tereny Egiptowi. Okej, okay. Los Lewantu. No, wyzwolimy Syrię. Los Synaju. A, tam oddamy już to. Los tego, co nawet nie wiedziałem, że mamy. Oddamy to Arabii. Dobra, i mamy kanał sueski. To nawet jest fajne. No i oczywiście mamy tutaj, jeżeli to by nas nie zasłaniała wielka burza pieskowa, to mamy to. Więc kolejne, co będziemy robić, to oczywiście zaatakujemy Etiopię, która ma chyba razem jest z Somalią. Tak, jest z Somalią. I będziemy próbowali tutaj jakoś ogarnąć te wszystkie rzeczy. Jak na razie tutaj wszystko jest ok. Tutaj musimy wysłać sobie, żeby się zajęli. Chociaż Jemen tutaj widzę, że sobie radzi z tym. Więc poczekajmy chwilę. A, sobie poradził już nawet Jemen. Dobra, w takim razie wracacie tu. I będziemy atakować Etiopię, która historycznie była najgorszym terenem do zaatakowania przez Włochy, ale może będzie inna sytuacja teraz. Jest inny władca, inna sytuacja. W takim razie ja już kończę. Jeżeli się spodobało, pamiętajcie zostawić kciuka w górę, miły komentarz, subskrypcję. Z wami trochę w hardzowej strypie. No to cześć!